Droga Kasiu, mogę po imieniu? Proszę bardzo. Chociaż to taka mała ścieranka. Kojocie. Powiedz mi, skąd się wzięło u Ciebie pasja pisań? Wiesz co, ja zawsze lubiłam pisać, ale nie miałam na to czasu w pracy nauczycielskiej. Więc w zasadzie w Kanadzie pracowałam jako nauczyciel w Seneca College i tam w ogóle nie pisałam. Ja zaczęłam pisać w 2010 roku, jak już byłam 6 lat w Polsce po powrocie z Kanady. Z tego, co mi mówiłaś jeszcze przed nagraniem, to miało miejsce takie dziwne coś, co Cię do tego skłoniło. I tak, w 2010 roku, w wieku lat 40, miałam udar. Taki mikroudar. I w zasadzie na łóżku szpitalnym miałam po prostu takie objawienie, taką świadomość tego, że jeśli ma się coś ciekawego do przekazania, do powiedzenia, to należy się tym zacząć dzielić, zanim będzie za późno, bo życie płata różne figle. Czyli jutro jest dziś, tak? Tak, tak. A pierwsza książka, którą napisałaś, czy jest tutaj... Jest, to jest Dychotomia mojej kobiecej natury. To jest właśnie książka, która powstała w tym szpitalu. To jest ta. I Dychotomia mojej kobiecej natury to był pierwszy wers wiersza, jaki napisałam na łóżku szpitalnym. I w zasadzie mój tato popchnął mnie do wydania tego wszystkiego, co pisałam, a składałam do szuflady. Bo jak przeczytał ten wiersz taki nabazgrany na karteluszku, to powiedział, że to jest najlepsza samokrytyka, jaką kiedykolwiek w życiu napisałam i że jeśli wydam moje wiersze, to ten ma być na pierwszej stronie. Czemu lustro? Ponieważ lustro pokazuje nam naszą drugą naturę. Myślisz, że jest lepsza od tej pierwszej? Wiesz co, przede wszystkim żyjemy w dualnym świecie i mamy też dualizm naszej natury, osobowości. Zawsze są te dwa końce kija, prawda? Yin yang i są te, cały czas są te przeciwności i mamy też to światło i ciemność w sobie. Czyli można przyjąć, że to był taki twój start, debiut. Tak, to był mój debiut, 2010 rok. I pomieszałam, to jest w ogóle bardzo ciekawy tomik, bo ja pomieszałam tutaj poezję dla dorosłych i dla dzieci. Więc od połowy tomiku można czytać rodzinnie i dzieciom, ponieważ no, było to też część tego, czym się chciałam podzielić, czyli macierzyństwo, obcowanie z dzieckiem w różnych, w przeróżnych sytuacjach, w pięknych okolicznościach przyrody i rodzinnego życia również. A dowiedziałam się później, że w zasadzie tak się nie robi. Że pisze się oddzielnie dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych. Ale wiesz, może i dorośli znajdą tutaj coś dziecka. Ale wiesz co, właśnie o to chodzi, że ja nie mogę oddzielić tej dorosłości od dziecięctwa, dlatego że w każdym z nas drzemie mała dziewczynka z warkoczykami i mały chłopiec w krótkich spodenkach. Oczywiście, prawda? Że tak. No i muszę Ci powiedzieć, że ten tomik bardzo się podoba podlotkom. Tak, takie dziewczyny już ósma klasa, pierwsza licealna podrywają ten tomik rodzicom spółek i już kilkukrotnie doniesiono mi, że wiersze z tego tomiku są recytowane na konkursach recytatorskich szkolnych. No co ty? Naprawdę. I to też było ciężkie zdziwienie wśród jurorów, kiedy rozpoznali mój wiersz, bo zazwyczaj się też przedstawia autora, kiedy deklamujesz, tak? Lubisz czytać swoje własne wiersze? Bardzo. A czy masz z tego tomiku jakiś ulubiony? Mogłabyś przeczytać? Mogłabym przeczytać. Powiem tak, tutaj jest też wiersz, który najbardziej podobał się redaktorowi, Wojciechowi Sodosiowi. On jak... To w zasadzie była... jedna z rzadkich jego pochwał i powiedział, że to jest przepięknie namalowany obraz. Rozumiem, że wiersz był dla niego jak namalowany obraz, tak? Tak.
i jest to wiersz pod tytułem Natury dziwny świat. A powstał, kiedy byłam z moim synem w Beskidach i młody zajadał się jagodami. Dziwny jest natury świat, opanował go mój skrzat. W leśnym runie dziś buszował, garście jagód brał do dzioba, brudkę miał wysmarowaną granatowym sokiem manną. Palce słodem oblepione, usta zmyślnie wykrzywione, spodnie całe poplamione, a na ciżmach piach. Brudny, że aż strach. Za to szelma uśmiechnięta, w jagodzinach przycupnięta. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Można powiedzieć, że tutaj dzieciaki mogą tutaj jak najbardziej uczyć się i deklamacji, no i trochę tak, o życiu. Tak, tak. A czy wśród tych wszystkich twoich książek możesz mi powiedzieć, przypomnieć, ile ich już jest? Dwóch już tytułów nie ma. Teraz mamy 10, no więc 12 w sumie. I to jest... 12 tytułów, z czego album Czas obietnicy Macierzyństwo magiczne już nie ma, nakład się wyczerpał. Mam jeszcze 5-6 sztuk takich dla bardzo specjalnych kobiet oczekujących na dziecko. Jeśli takie się jeszcze zdarzą w moim życiu, żeby można je było obdarować. Mhm. Bo to jest bardzo swoista rzecz, a mianowicie kalendarz do zapisków własnych, ale z moją poezją o macierzyństwie i dziecięctwie. Bogato ilustrowany baśniowymi grafikami zmarłej już Teresy Kieryduńskiej, z którą zanim zaczęłam wydawać książki, to u niej debiutowałam na portalu, na takiej stronie internetowej, którą prowadziła dla pisarzy, poetów i artystów wszelkiej maści, malarzy, grafików. No. W twoich tytułach przewija się od czasu do czasu lub w wierszach słowo magia. A jak czytałem na niejednym portalu o tobie, to też przewija się słowo czarownica. Słuchaj, z tą czarownicą to było tak, że jeden z moich znajomych, kolegów po piórze, po prostu czytając moje wiersze, on mnie nazwał czarownicą w służbie dzieci. I to przylgnęło. Ja bym siebie nie nazywała czarownicą, ja bym raczej o sobie powiedziała wiedźma. Orzesz ty. Tak, i właśnie jest zaś takie orzesz ty, a przecież wiedźma to nic innego jak wiedząca matka lub wiedzę ma. Czyli w zasadzie oznaczało to mądrą kobietę. Wiedźma to jest słowo takie nobilitujące, bym powiedziała. Bo kobiety nazywane tym mianem były zielarkami, akuszerkami, szeptuchami, były położnymi, zanim nastały czasy szpitali. I w zasadzie były to kobiety, które były proszone o udzielanie różnego rodzaju porad ze względu na doświadczenie, jakim dysponowały. I wiedzą szczególnie o roślinności, ziołach i pewnego rodzaju czynnościach, które ułatwiały ludziom życie. Czy masz wśród swojej poezji, swoich książek jakieś opowiadania? Mam. Ja wplatam prozę poetycką, bo piszę obrazy. Nie piszę prozy jako takiej, ale maluję prozą poetycką obrazy z życia. I w zasadzie następny tomik, czyli ten tutaj jakby sięgnął, czyli Światy dwa w pogoni za leśnym lichem, to jest już tomik wydany tylko dla dorosłych. Ja bym nie polecała tego tomiku nawet podlotkom, bo tu już są naprawdę takie treści egzystencjalne, które by zrozumieć, no trzeba troszeczkę w życiu przejść. I tutaj wplotłam właśnie te fragmenty prozy, bo tak czułam, że tak powinno być. I również spotkałam się z opinią, że tak się nie robi.
dlaczego? Że tomiki, z taką opinią się spotkałam, że to się nie wpisuje w kanon poezji współczesnej. Ale ja powiedziałam albo po mojemu, albo... Albo wcale. Nie będzie. Tak. I wyobraź sobie, że redaktor Kazimierz Burnat, który ten tomik redagował, zresztą on zachęcał mnie do wydania właśnie tomików, ale tylko dla dorosłych, żeby nie mieszać właśnie tej poezji z dziecięcą, to on jak przyszedł po przeczytaniu tego wszystkiego, powiedział tak, miałaś rację, tak powinno być. I później już nie miał żadnych problemów z redagowaniem Komu mruczy kot, bo również redagował ten tomik. I już był przyzwyczajony, że będzie nawet więcej tej prozy poetyckiej, bo tak czułam. Pewnych rzeczy nie da się opowiedzieć tylko wierszem. A powiedz mi, ile ty masz kotów? Oj, dużo. Znaczy, mam dwa domowe. Mam dwa domowe, Elvisa kota i Gandalfa kota. One się tutaj gdzieś będą pewnie kręcić. Bo zauważyłem też, że jak nie w tytule, to też w pewnych ilustracjach te koty się przewijają. Tak, a to będzie ten brązowy tomik, Komu mruczy kot. Mhm. To jest część druga. Po światach dwóch przyszedł czas na tom Komu mruczy kot. I tutaj na okładce jest mój familiar, czyli kot czarownicy. No właśnie, właśnie. Czarny asfalt. Asfalt kot miał również indiańskie imię. Indiańskie imię Shadow Bear, czyli cień niedźwiedzia. I został przemianowany przez mojego tatę, który stwierdził, że kot nie będzie miał obcobrzmiącego imienia, bo jest polskim kotem i że wygląda jak świeżo położony asfalt i zostanie asfaltem. Mojemu synowi się to bardzo spodobało, więc asfalt, w skrócie ASFI, że tak powiem, został już przy tym imieniu. I on był moim najcudowniejszym kotem, powiernikiem tajemnic. To był tak mądry kot, który leczył, który rozumiał bez słów wszystko, co wiesz, się działo tutaj w domu. To był kot, który witał wszystkich gości i bardzo uważnie tych gości przeglądał po kociemu. I ja wiedziałam, że jeśli zaakceptował kogoś, to ten ktoś będzie do mnie wracał. Natomiast jeśli prychał i w ogóle nie chciał podejść, nie chciał mieć nic do czynienia z człowiekiem, który akurat nie wszedł, to ten ktoś nie był więcej zapraszany do mojego domu. I po śmierci Asfalta tą rolę przejął Elvis Scott. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Elvis mnie zaakceptował. I Gandalf również. Tak? Gandalf to wręcz, wiesz co, nie wiem, prawie cię zaadoptował. Wiesz, to jestem w domu wiedźmy, to różnie tutaj bywa. Ale wiesz, powiedziałeś, że ten kot miał obcobrzmiące imię. Tak. A to z kolei prowadzi do kolejnej twojej publikacji. A to nie kolejnej. Kolejna to jest Drzewa kochać potrafią. A. A widzisz, jeszcze tutaj pod spodem. To. A, no tak. Dopiero później będzie ta ostatnia. Asfalt kot jak gdyby jest duchem opiekuńczym tomu Komu mruczy kot i on jak gdyby jest towarzyszem podróży przez życie, przez młodość, dorosłość, późną dorosłość. W tej książce z asfaltem kończymy na osiadaniu w swoim miejscu na ziemi. I zaczynamy budować dom. Dom taki, jaki pamiętamy z dzieciństwa. Babunia, wiesz, makutra, makaron robiony w domu. Rosół. Rosół, tak. Rabarbar w ogrodzie maczany, wiesz. W cukrze. Cukrze, tak. Pierwsze truskawki zbierane gdzieś tam pod czereśnią na zagonku. No i w Drzewa kochać potrafią. Ja po prostu opisuję nawiązywanie relacji z ludźmi i z przyrodą wokół tego miejsca na ziemi. I co się dzieje, kiedy słuchamy głosów z przyrody, które do nas przychodzą, patrzymy na zachowanie zwierząt, ptaków i tak troszeczkę z indiańska podeszłam do tematu i mówię o totemiczności zwierząt i roślin w tym tomie i co możemy z tego wyciągnąć
jakie pytania sobie zadać w danym momencie, kiedy przychodzi do nas zwierzę, czy jakaś roślina uporczywie staje nam na drodze, jakby chciała przekazać pewną wiadomość. No, a potem dopiero jest indyjska ścieżka. Ja bym chciał jeszcze jedno tylko słowo, bo bardzo mi utkwiło w głowie takie powiedzenie tutaj, że gdyby drzewa przemówiły, to my byśmy zamilkli. Mi się strasznie spodobało. Ja ci przeczytam wiersz ten. W zasadzie to nie wiem, czy przeczytać ci wiersz właśnie Drzewa kochać potrafią, który jest tytułowym tytułem, czy przeczytać ci ostatni, który zamyka, a który jest nazwany Pisze dziś pieśń. Który wolisz? Pieśń. Pieśń. Tym wierszem też otwierałam jeden z pikników zdrowia. Tutaj w Sośni niedaleko, gdzie dzisiaj byliśmy u pszczelarza. I w pięknym słowiańskim wianku zresztą. To jest to zdjęcie, które mam na swojej stronie autorskiej wierszu obojętym. Piszę dziś pieśń. Na przekór wojnom i pożogom, i obłędowi dni powszednich, na przekór złu i zakłamaniu w szumie medialnej informacji, na przekór ludzkiej hipokryzji w niedzielnych modłach rozgrzeszanej, piszę dziś pieśń i tańczę do niej. Otulam się magią, sięgam po marzenia i wołam każdy głos, by śpiewał wraz ze mną. Czas uzdrowić świat. Choćby tylko ten jego kawałek, co blisko pulsuje rozpadem wartości, głodu obecnością, cierpieniem dzieci, płaczem matczynych serc, niemocą ojców, skomleniem skrzywdzonego psa, obojętnością przechodniów, szyderstwem zwyrodnialców i arogancją dycydentów. Piszę dziś pieśń i tańczę do niej, otulam się magią. Sięgam po marzenia i wołam każdy głos, by śpiewał wraz ze mną. Czas, najwyższy czas, zmienić siebie w nas. A czemu drzewa kochać potrafią? A to jest właśnie w tytułowym wierszu. Dają nam wszystko. Dają nam ciepło, kiedy palimy w kominku. Dają nam wytchnienie, chłód w czasie upałów. Służą człowiekowi, czyli swojemu ciemiężycielowi tak naprawdę, prawda? A człowiek tak bezmyślnie czasem wycina zdrowe drzewa, bo rozumiem, że chore trzeba wyciąć, przetrzebić trochę, las prześwietlić, ale ta pazerność, wiesz, w dzisiejszym świecie, pogoń za pieniądzem, zarobek za wszelką cenę i ta masowa wycinka tych połaci lasu, wiedząc, że przecież te zasadzone na miejsce wyciętych drzewa będą rosły latami, zanim w ogóle coś z tego będzie. Tak? Czyli dobrze jest ujęte to, że gdyby drzewa mogły przemówić, to my byśmy zamilkli. Tak, ale widzisz, to są w ogóle niemi świadkowie naszych dziejów. Przecież zobacz, ilu setletnie dęby, lipy, no dzisiaj takie piękne dęby, żeśmy widzieli, prawda? A te dęby to przynajmniej tak z 250-300 lat mają, bo przecież to są bardzo stare kompleksy stawów. I w ogóle te wszystkie wioski tutaj to są wioski bagienno-łanowe, więc one zawsze były wśród lasów pól, łąk. No piękne te dęby były, co żeśmy mijali, naprawdę niesamowite. To jutro na Bobrowisku zobaczysz dopiero dęby. Tam to jest potęga. Okej. Jeszcze do Bałdrów dojdziemy.
Ale teraz może w indyjskim stylu, co? Mamy, tak. Widzę tutaj, na okładce jest kanu, dobrze mówię? Dobrze mówisz. No ale kanu mi się zawsze kojarzyło z jakąś zagranicą, a tu jesteśmy w Polsce, skąd więc kanu? Ponieważ to jest książka, w której przedstawiam moje wspomnienia emigracyjne. To jest książka napisana prozą. Tutaj są wiersze dosłownie na ozdobę i są też dwa wiersze mojego ojca, które wiążą się z całą tą historią emigracyjną, bo pamiętam, że jak wyjeżdżałam jako młoda dziewczyna, 20-letnia, bo 21 lat już kończyłam w Kanadzie, to on był bardzo poruszony i jak już wchodziłam do samolotu, to on jeszcze krzyczał: tylko mi wróć, cholero! No i cholera mu wróciła po 16 latach dopiero. Przeciągnęła mi się wycieczka, miałam jechać na pół roku. No, wiem, co się o tym słucha. Tak. Ale i wiesz, no, przeżyłam tam niesamowite historie. Można byłoby nakręcić co najmniej serial Big Bold and Beautiful, czyli modę na sukces, tak? Mm-hmm. I porażki, rozczarowania, i wielkie radości. Przede wszystkim trafiłam do Indian, którzy mnie uczyli pewnych rzeczy. Przebywałam na wyspie Manitoulin. I dzięki nim też wróciłam do Polski, bo to oni powiedzieli mi parę bardzo ciekawych rzeczy i przede wszystkim zawsze się pytali ludzi z narodów słowiańskich, po co wy tutaj do nas przyjeżdżacie? Przecież wy macie swoje potężne Manitou u siebie. I oni mi powiedzieli, że Słowianie, tak jak Indianie tam, tak Słowianie na tej półkuli zostali ustanowieni strażnikami ziemi. No tak, ale widzisz, że dzisiaj ludzie często zapominają o tych korzeniach. W szkole się uczymy o Grecji, o Rzymianach. Słuchaj, ograbiono nas z naszej historii przed przyjęciem chrześcijaństwa. Dokładnie. I to jest wielki ból, dlatego że jesteśmy odcięci jak drzewo od korzeni. Trzeba znać swoją historię. Dzisiaj w szkole, gdy zapyta się dziecko, nauczyciela o jakieś inne, o jakichś innych bogów, bo dlaczego są greccy, dlaczego są rzymscy, to nauczyciele nierzadko odpowiadają, a wiem to dlatego, że córka mi mówiła, że nauczyciele nierzadko odpowiadają, no ale jacy jeszcze mogą być? Uh-huh. A przecież mamy słowiańskich bogów. O, jest bardzo bogaty panteon słowiański, tak. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu. No. Mało kto jest w stanie wymówić chociażby, nie wiem, czterech, tak? A już nie mówiąc o tym, że ich naprawdę było sporo. Uh-huh. No tak, tak. A tutaj mamy indiańską ścieżkę. Z przesłaniem. Z głębokim przesłaniem. Dosłownie. Coś mi się wydaje, że to jest prawie jak mała mini biografia, co? Tak, tak. To wiesz co, z prelekcją indyjską ścieżką ja bywałam w bibliotekach, w domach kultury przynajmniej od 7 lat. Okay. Ale to było jedyne spotkanie, do którego nie było książki. Tak jak na spotkaniach poetyckich, autorskich miałam no, książki do wyboru, do koloru, tak przy indyjskiej ścieżce nie było nic, oprócz moich innych książek, z którymi czytelnik mógłby wyjść z tej prelekcji. A pytań zawsze było dużo. I bardzo mnie prosili na każdym spotkaniu, żebym wydała o tych Indianach coś. A ja mówię, wiecie, no to, co miałam wam do powiedzenia, to w zasadzie wam przekazałam na tej prelekcji i to byłoby trochę za mało na książkę. Ale jak troszkę poczekacie, to ja jeszcze dorzucę o emigracji. Ale nie jestem jeszcze gotowa, by wam o pewnych rzeczach powiedzieć, ponieważ cały ten okres emigracyjny ja długo przerabiałam, bo pewne rzeczy musi leczyć czas. I ten czas był mi potrzebny i ta książka powstała jako ostatnia,
A jest prequelem do wszystkich pozostałych książek, które zostały wydane wcześniej. W sumie można powiedzieć, że jest taka uzdrowicielka czasów, które były, tak? Tak. To jest książka, którą pisząc, ja przechodziłam swoistą terapię. I moja mama, kiedy przeczytała tą książkę, to płakała i powiedziała: dziecko, dlaczego ty mi nie powiedziałaś o tylu rzeczach? A ja mówię: mamo, czy to by coś zmieniło? Ale to widać, mama ciebie bardzo dobrze zna, bo rozumiem, że w książce nie zawsze się pisze dosłownie. Trzeba czytać między wierszami. Tak, starałam się bardzo mocno podkreślić emocje człowiecze, nie tylko moje, ale również ludzi w mojej podróży. Jest tam taki rozdział właśnie o ludziach w mojej podróży. Ja się śmieję, bo czasem przeżywałam tu w Polsce będąc pewne rzeczy, które traktowałam jako spłacenie długu za coś, co ktoś dla mnie zrobił w Kanadzie, zupełnie bezinteresownie. Jak chociażby jazda samochodem. Tak, jak chociażby jazda samochodem po zabraniu samochodu przez służby, tak, porządkowe. Mantra lubi wracać. Tak. Karma właściwie. No tak, karma lubi wracać. Chociaż ja wiem, z tą karmą. Ja to zawsze mówię, że nasze czyny do nas wracają. W ten sposób. Jest takie przysłowie, wiesz, znaczy nie przysłowie, to jest taka, każda wiedźma ci to powie. Że cokolwiek z siebie dajesz, wróci w trójnasób. Więc uważaj, co z siebie dajesz. Także pamiętajcie, dużo serca, dużo miłości, bo wraca trzy razy tyle. Tak. Także warto. Także warto zwracać przede wszystkim uwagę na te słowa, które wypływają z naszego wnętrza, bo słowa mają moc, są nośnikiem energii. I trzeba uważać. A powiedz mi, bo wśród tych twoich publikacji, książek, no, są też i dla dzieci. Aj, są. Wiesz, popełniłam takie parę szaleństw związanych z moją pracą w Kanadzie. Ja pracowałam z dziećmi w Seneca College, pracowałam z senior kindergarten, czyli pięciolatkami, długi czas. Kształciłam studentów, którzy się kształcili na nauczycieli wychowania przedszkolnego. I wielki nacisk zawsze kładliśmy na sztukę w rozwoju małego dziecka. I pracowałam z taką przepiękną filozofią, włoską zresztą, Reggio Emilia, którą opracował Loris Malaguzzi. W wielkim skrócie to jest trzech nauczycieli. Dziecko, nauczyciel i środowisko szeroko pojęte. Od ludzi przez biznesy, przez struktury polityczne i przyrodę, czyli środowisko przychodziło do szkoły, dzieci wychodziły do środowiska, praca projektowa, długofalowa, dzieci były częścią całego programu nauczania, integralną częścią, miały również coś do powiedzenia w opracowywaniu programu i w realizacji pomysłów i byli partnerami ludzi dorosłych i całego tego środowiska szeroko pojętego. I stąd bardzo chciałam jak gdyby przedstawić rodzicom, innym nauczycielom sztukę dziecięcą jako formę wyrażania siebie i zrozumienia pewnych zależności w tym świecie otaczającym. A dzieci przez sztukę właśnie się komunikują z nami. I ten pierwszy tomik Dziecięcy Świat to mój synek zilustrował. No właśnie zajrzałem tak do środka na szybko. Zbierałam jego pracę, słuchaj, od trzeciego roku życia. Nie wiedziałem, jak zapytać o te ilustracje, bo z jednej strony pomyślałem, że no... To jestem ja. Mama. Jesteś ty? Tak, to jestem ja. Mogę ci przeczytać ten wiersz nawet. Proszę. No. Moja mama, dobra wróżka, zawsze przy mnie, dla mnie jest, poprzytula, wycałuje i obetrze każdą z łez. Jest jak motyl kolorowa, słodka jak prawdziwy dżem. Pachnie pięknie perfumami, miękka jest jak kot. To wiem,
Moja mama jest jak słonko, wciąż odgania kłęby chmur. Kocham ją, jak powiew wiatru i jak wszystkich bajek zbiór. Więc jak on mi przynosił swoje prace, to ja pisałam o jego świecie. Niekoniecznie o tej pracy, tak? Ale to wyzwalało we mnie chęć jak gdyby utrwalenia tego momentu z jego świata. No już nie mówię, że była to również dla mnie pewna forma jak gdyby kolekcjonowania jego prac bez akumulowania w szafach. No tak. Więc, no, a później była strefa bałaganu i ta strefa bałaganu to też dzięki mojemu synowi powstała, ponieważ on był twórcą tejże strefy. Ja to zawsze, tak, ja to zawsze opowiadam na wszystkich właśnie spotkaniach z dziećmi, jak ta strefa bałaganu powstała. Więc otóż nie mogłam któregoś dnia wejść do jego do pokoju, ponieważ spotykałam się o wszystko, nie mogłam otworzyć okna po drugiej stronie, żeby wywietrzyć, ponieważ on był zawsze zaangażowany w różnego rodzaju projekty, które długo trwały. Tak. I nie mówię, że to był bałagan typu kanapka pod łóżkiem. Czyli bałagan artystyczny. Tak, to był bałagan artystyczny. Nie były brudne, śmierdzące skarpetki gdzieś. I ja mu na to pozwalałam, ale tego dnia widocznie miałam zły dzień. Więc po prostu stwierdziłam, że jak tak, to ja go zamykam w tym pokoju i nie wyjdzie, dopóki nie posprząta. Na ostro. Słuchaj, ale wiesz, ja zatarłam ręce, powiedziałam, aha, 3 godziny jak nic, zrobię paznokcie, poczytam książkę, będę miała czas dla siebie. Słuchaj, po 15 minutach drzwi się otwierają, ten wychodzi, chichra się, wiesz, jak małpiszą. Aha. I mówi, mamo, już możesz zajrzeć, ja stworzyłem super genialną strefę bałaganu. Skubany. Słuchaj, 3/4 pokoju czyste, jak łza, potem gruba lina okrętowa, a za liną co? Cały bajzel. No widzisz? Trzeba się uczyć od dzieciaków. W życiu bym na to nie wpadł. Ja też nie, ale najlepsza była reakcja dziadka, którą zresztą opisał w tym wierszu, który jest jako jedyny wiersz dziadka obserwatora, który jest zamieszczony w tej książce. Więc on opisał księstwo strefę bała... nie, księstwo Holender. O, czekaj. To jest wiersz Kot bez butów. Najlepsze to, że kot bez butów. Ale przeczytam tylko fragment, nie będę czytała wszystkiego. Niezależny głos dziadka obserwatora. Kot bez butów, czyli satyra w strefie bałaganu. Rozległa strefa bałaganu wnuka mego zyskała szybko status księstwa udzielnego. Królowa matka, magią kultury zajęta, pchnęła księcia samopas w nieładu odmęta. Ów zaś w twórczym zapędzie coś umyślił sobie, kotu uwielbianego, uwielbianemu zmyślny pojazd zrobię. Z zapałem ją powiększać śmietnik ulubiony, gromadząc gwoździe, śruby, kółka i kartony. A co było dalej, to już nie będę czytać. Wyobraź sobie, to jest 13-zgłoskowiec. Tatuś się w Mickiewicza pobawił. I podsumował, że tak powiem, twórcze zapędy wnuka i brak kontroli matczynej. Ale to jest też dobra lektura dla rodziców. Oj tak, które... tam jest sekcja nie tylko dla dzieci. No właśnie, to rodzice też mogliby stąd wierszem na przykład zaprosić dzieci do sprzątania. Tu są też opowiadania konstruktorskie. O. Więc opisuję tutaj i budowę podwórka dla kota, i pojazd dla kota, i robota sprzątacza, bo mój syn wymyślił robota na zdalnie sterowanym samochodzie policyjnym, który rzeczywiście jeździł i mopował, żebym ja mogła łatwiej sprzątać. A powiedz mi, co tutaj mamy? Haj, poczekaj, bo jeszcze mam jedną dla dzieci. To jest szaleństwo popełnione po angielsku. Stwierdziłam, że podręczniki dzieci, przynajmniej w klasach 1-3, później zresztą też, są tragicznie nudne. A poezji w nich za grosz. I po angielsku. Popełniłam, słuchaj, tak mało tego, tu nie ma żadnych polskich tłumaczy. Dzieci już w trzeciej klasie, jeśli są uczone używania słownika, normalnego słownika, nie obrazkowego, są w stanie przynajmniej połowę wierszy w tej książce przetłumaczyć, kombinować jak konie pod górkę, ale są w stanie przetłumaczyć. I zazwyczaj jak traciłam głos, to robiłam kopię niektórych wierszy, stukałam słownikiem w tablicę. Dzieci się orientowały po 5 minutach, że może trzeba byłoby przetłumaczyć temat.
z tym słownikiem, po czym się ustawiały w kolejeczkę, dostawały swój handout z poleceniem: przetłumacz najlepiej jak potrafisz ten wiersz, można było w parach, w grupach, i najlepsze tłumaczenie 6 do dziennika. Słuchaj, lekcje były jak ta lala. Dzieciaki śmigały, musiały dużo rzeczy połączyć razem, bo i język polski tutaj też musiał się już zadziać, bo jednak tłumaczenie dosłowne, no to wychodzą bzdury. Trzeba było troszeczkę pogłówkować. I były naprawdę sympatyczne lekcje. Zresztą z tą książką zadawałam czasem zadania domowe dla całej rodziny, żeby rodzice się mogli pobawić z dziećmi również. No, pięciolatki też... Pięciolatkom można było z pierwszej sekcji, bo ta książka jest podzielona na 3 części. Każda, im dalej w las, tym trudniej. W ostatniej części to już się gimnazjaliści dobrze bawią. Okay. Środkowa część to jest właśnie dla tych klasy 3, 6, 7. Czyli całkiem dobry spektrum. A ta pierwsza część to jest dla tych 5, 6, 1, 2, 3 klasa. No są fajne wierszyki, takie 4 wersy na każdą część ciała, łącznie z pępkiem. O, cześć! Dzień dobry, kocie. To jest Gandalf kot. Głosowany tak ukradny mikrofon. A co? Kradniemy, tak? Ja wiem, że ty jesteś kradziej straszny. Czy to jest truskawka? Tak, to jest truskawka. To jest truskawka i to jest najnowsze szaleństwo popełnione wespół z poetą Żmigrodzkim Mirosławem Owczarkiem. W tamtym roku, słuchaj, pobawiliśmy się literacko przy publice facebookowej. O! Tak. Wiersz na wiersz, wiersz za wiersz. Okej. Okay. Flirtowaliśmy na całego, a wszystko się zaczęło od truskawki. Ponieważ Mirek po święcie kwiatów w Żmigrodzie, gdzie żeśmy byli razem z książkami i spotykaliśmy się tam z czytelnikami, on mnie zaprosił na swoje pole truskawek, które należy do jego rodziny. Właśnie pod Żmigrodem, w takiej fajnej wiosce Sanie. Strasznie ciekawe nazwy są w tej Sanie, w tych saniach jest farma wielbłądów. Tutaj? Tak, tak. Tu produkują mleko w wielbłądzie, które później samolotem wysyłają do Anglii, bo nie ma tutaj kto przerobić. No ale w tych truskawkach się zaczęło, ponieważ truskawki to są moje ulubione owoce i słuchaj, wpadłam w to pole, w te truskawki, a truskawki takie wielkości pięści. Oj. Słuchaj, co ja tam w tym... Ja się tam zachowywałam, wiesz, po prostu jak dziecko spuszczone, wiesz, z jakichkolwiek smyczy, hamulców. Byłam całą Morrisona w tych truskawkach i tak rozanielona, że widziałam, że Mirek to tylko strzyże, wiesz, uszami i patrzy wzrokiem, wiesz, takim wow, co ona wyprawia, wiesz. On biedny zbierał te truskawki, które ja musiałam potem w domu przerobić, a ja się nimi zajadałam. I po prostu, no, czułam się jak taka mała dziewczynka w babcinym ogrodzie. Super. Tylko, że ja miałam całe pole tego, wiesz, którego nie można było ogarnąć po prostu. Super. I ja mu potem napisałam wiersz Życie ma smak truskawki. A on pociągnął temat i odpowiedział mi na ten wiersz. No, jak mi odpowiedział. Ambitnie. To myśmy, słuchaj, przez 72 godziny z przerwami na sen, myśmy prowadzili dialog, który w końcu zaczęło obserwować ponad 300 osób. Wiersz za wiersz. Wiersz za wiersz, tak. I mało tego, mój kolega z Łodzi, Janusz Dziubiński, też kolega po piórze, on też to obserwował. Jak już my żeśmy skończyli, to on nas podsumował truskawkowym songiem. I walnął, słuchaj, tutaj ten truskawkowy song jest jako podsumowanie książki. Zaprosiłam Janusza jako autora tego podsumowania, ponieważ cały ten romans Wiedźmy i Wodnika, rozpoczęty w truskawkach, no, zakończył się bardzo pięknym podsumowaniem. Co to tam może wyniknąć, wiesz, oprócz romansu z przejedzenia tymi truskawkami? Można powiedzieć, że to jest projekt truskawka? Nie. Nie. To jest flirt. To jest flirt. Wiedźmy i Wodnika, tak, którzy no,
Ale to może nie zdradzajmy. No właśnie. Nie zdradzajmy, no. Po to są książki, żeby... Ale to jest najnowsza. I poczekaj, bo tutaj muszę powiedzieć, że prapremiera niestety nie mogła się odbyć 6 maja z wiadomych powodów i sytuacji zwariowanej, jaką mamy. Natomiast premiera jest przewidziana na 13 czerwca w sobotę o 17 w restauracji w Starym Młynie. W Niesułowicach, tu niedaleczko. Mirek, czyli wodnik, zobowiązał się do zaopatrzenia w truskawki. Natomiast właściciele Starego Młyna, Piotr i Bogusia Niewiadomscy, robią całą wielką imprezę, bo będzie i winko, i szarlotka, i truskawki, tak. No i przede wszystkim dwóch autorów, którzy będą czytać. No popatrz. No, dobrze. I to zapowiada można się. Można powiedzieć, że był czysty przypadek, jak zaczęliście? Tak. To był, słuchaj, to było dzikie szaleństwo po prostu i żart tak w zasadzie. Aha. A potem żeśmy tak na to wszystko popatrzyli, mówię, wow, to Tomik nam wyszedł. Czyli tak na spontana. Tak. I później żeśmy stwierdzili, że, bo ludziom się to bardzo podobało. I zrobiliśmy takiego pilota, puściliśmy, na spotkaniu Mirka przy wydaniu jego trzeciego tomiku Świat z wysokości kota. I ja tam przyszłam na tą premierę, a Mirek, że tak powiem, wciągnął mnie na scenę i przedstawił, co my planujemy. Bo już żeśmy byli dogadani, że chyba to wydamy. No i wiesz, on miał swoje wiersze, ja swoje, na kartkach oczywiście, i tam żeśmy sobie pożartowali na tej scenie. Cóż się okazało? Padło pytanie, kiedy będzie książka? Więc ludzie chcieli. No i się zaczęła ciężka praca, bo napisanie wierszy to jest mały pikuś. No właśnie. Ale przygotowanie tych wierszy do wydania, żeby dotarły do czytelnika w formie artystycznej, bo wiesz, oprawa też jest ważna. I obrazy. Tak, więc te ilustracje zrobiła moja siostra, Virginia Iselbalcer. Strasznie zdolna bestia, słuchaj. Ilustracje oddają charakter wierszy i ten bardzo subtelny erotyzm. No. I myślę, że bardzo trafnie tutaj oddała tą wiedźmę i wodnika. Tak. Bo to jest jeszcze przed premierą, więc nie wiem. Możesz, nie? Możesz. Tak, to jest wodnik. To jest wodnik, który gdzieś tam pod paprociami, że tak powiem, czeka na swoją wybrankę. I to trzeba przeczytać. Tak. A gdzie można kupić twoje książki? Wiesz co, można je kupić i u mnie, i u Mirka. Po prostu trzeba do nas się zgłosić na stronach autorskich, czy na Facebooku, na Messengerze. I była dostępna ta książka przedpremierowo na zrzutce, bo po prostu wpłacając na zrzutkę zapewniało się sobie egzemplarz, ale zrzutka już jest zakończona, więc teraz można tylko u nas to zakupić i to tyle. Jak jesteście zainteresowani twórczością Kasi, to ja bardzo, bardzo was zapraszam w swoim imieniu, też samej autorki. Sama autorka też was bardzo ciepło tutaj zachęca do czytania. Słuchajcie, są naprawdę niezłe. Bardzo mi się podobają drzewa. Drzewa to chyba było coś takiego, co mi bardzo utkwiło w głowie. Bajki dla dzieci, w sensie tutaj. Jeszcze z ilustracjami dzieci, to jest coś naprawdę niesamowitego. Bardzo to jest sugestywne, gdy się to ogląda. Powiedz mi, czy masz jakieś marzenie do jakiejś książki, którą byś chciała popełnić? Co? Mam. To jest w ogóle książka, którą ja już mam na warsztacie. I wiesz co? Rozsmakowałam się troszeczkę w prozie.
ale nie potrafię się zmusić do siadania przy klawiaturze i wstukiwania tysięcy znaków, jak to robią prozaicy, bo z natury rzeczy jestem, nie powiedziałabym, że troszkę leniwa, ale mam tak dużo zajęć różnych, bo i ogród, i zioła, i spotkania. No jest tego trochę. No przyznaję. Że ta książka powstaje w takich obrazach, ale będzie ona i dla dzieci, i dla dorosłych. A wiesz o czym? O przygodach asfalta kota z nadpolskiej wody. No co ty? No naprawdę. Mój kot asfalt, on czuwa nade mną cały czas. On jest tu pochowany w ogrodzie pod lipą, taki mały kurhan. Ale to jest kot, który emanuje całym swoim kocim jestestwem. I on jest cały czas w moim sercu, w moich myślach. Ja w ogóle podejrzewam, że on się komunikuje z Gandalfem kotem, ponieważ ten kocur, przysłany przez asfalta, on robi dokładnie to samo, co robił asfalt, czyli dźwięczy kluczami, jak chce wyjść na dwór. Śpi nad moją głową jak opończa, w ten sam sposób liże moją twarz, brwi, w ten sam sposób daje się jak gdyby, ja mówię, przenicować na drugą stronę, bo ten kot da sobie zrobić wszystko to samo, co asfalt. Dużo tu magii w twoim domu tak. jest. I wiesz co, mam w zamierzeniu właśnie 3 książki, bo to będzie seria kocia. Będzie Gandalf kot, kumpel Bobra, będzie Elvis kot lawendowy, no i pierwsze asfalt kot z nadpolskiej wody. I teraz jestem już na 9 rozdziale. Ten 9 taki obraz to jest wiersz, kiedy przesiedlam asfalta kota z miasta na wieś do tego domu. Super. Aha. Super. I po prostu nad tym teraz pracuję i to jest coś, co zawsze chciałam napisać i to jest coś, o co proszą mnie dzieci, ponieważ przyszedł taki czas, że w pewnym momencie byłam zapraszana do szkół, ale z moimi kocimi wierszami. Ojej. Tak. Czyli dzieciom się podoba o kotach. Bardzo. I tych kocich wierszy jest trochę w tych tomikach dla dzieci, ale nauczyciele, którzy również są moimi czytelnikami i śledzą mnie gdzieś tam na tych stronach autorskich, są kociarzami również. I widzą te moje wiersze dla dorosłych o kotach. No i padły takie właśnie propozycje. Ja mówię, no dobrze, no ale parę tych wierszy kocich trochę mało, nie? Więc myślę, że, a ponieważ zawsze opowiadałam jeszcze te kocie opowieści, myślę sobie, dobra, siadamy już do tej książki i jak już skończę z tą klechdą truskawkową, to już się zajmę tak na 100%, wiesz, bo na razie no, to jest 8 rozdziałów, a to jest dopiero, wiesz, przesiedlenie kota, który się pojawił w moim życiu od małego, zawładnął całym miejskim domem i nagle znalazł się Holender w trzęsącej klatce w samochodzie i nie wiadomo, dokąd go wywożą. Ech. No. Słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za ten krótki wywiad. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Jeśli tak, to zapraszam tutaj na stronę. Zapraszam Was, słuchajcie, również na premierę. 13 czerwca do Starego Młyna, do Niesułowic. Sobota o 17. Na pewno będą truskawki. Na pewno. A jeśli Wam się podobało, słuchajcie, to wiecie, co macie zrobić. Także jadę dalej na wyprawę swoją. Dzisiaj byłem u Kasi, Giorgio. Bardzo trudne nazwisko masz, ale bardzo chwytliwe, wiesz? Jak Giorgio. Wiesz co, z tym nazwiskiem to też ciekawa rzecz jest, bo tak naprawdę mogłam wrócić do swojego rodowego nazwiska, ale jak zrobiłam sobie numerologię tego nazwiska, to wyszło mi, że przy moim rodowym to ja bym była bankierem, a z poezją, to ze słowem to tam niewiele byłoby wspólnego. Natomiast to nazwisko zapewniało mi artystyczny rozwój, więc zostałam przy Giorgio. I zobacz, 12 książek. Jakby nie było, magia wciąż się gdzieś tutaj przebija. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego.